Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku. Zaczynamy wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. bitcoin.org Maciej Blockchain pomoże w weryfikacji autentyczności diamentów. Zgodnie z raportem z 25 sierpnia 2020 roku firmy Everledger i JD.com ogłosiły wprowadzenie rozwiązania w zakresie technologii rozproszonego rejestru, czyli DLT, którego celem jest zapewnienie przejrzystości sprzedaży diamentów w internecie oraz ograniczenie zjawiska podrabiania kamieni, kamieni szlachetnych na chińskim rynku. No, słuchajcie, do śledzenia wszelkiego rodzaju łańcucha dostaw, wszelkiego rodzaju właśnie e, autentyczności produktów. Jest blockchain doskonałym zastosowaniem, to jest idealna aplikacja technologii blockchain. No, cóż, będziemy czekać. Przechodzimy sobie do komparika. Arkadiusz już już jak Fed jest największym promotorem Bitcoina, tak uważa Tyler Winklevoss. Zdaniem Bloomberga stopy procentowe w USA powinny pozostać na poziomie bliskim 0 jeszcze 5 lat. No i oczywiście dzięki temu, że polityka monetarna Fedu jest jaka jest, wspiera to aprecjację BTC. Dlaczego? Zadacie sobie pytanie z jednego prostego powodu: z powodu tego, iż jak nie ma odsetek, to już lepiej trzymać w bitcoinie niż w banku, gdzie macie odsetki praktycznie zerowe. A w niektórych krajach, tu nie chodzi akurat o Stany Zjednoczone, ale na przykład w Holandii, już w tej chwili są ujemne stopy procentowe i ujemne oprocentowanie depozytów. Co prawda, chyba dopiero powyżej 100 tysięcy euro, niemniej jednak już to jest. Ja myślę, że docelowo. Wszystkie banki będą brały kasę za trzymanie, za trzymanie naszych pieniędzy, czyli będziemy musieli płacić za trzymanie pieniędzy. Ja, co do zasady, bym nie miał nic przeciwko temu, gdyby nie to, że jest system rezerwy cząstkowej. Gdyby banki miały 100% pokrycie depozytów, spoko, zatrzymanie w banku, mogę płacić kasę. Przechodzimy sobie dalej. Tutaj dosyć ciekawa informacja. Giełda FTX zakupiła popularną aplikację o nazwie Blockfolio. Dla wszystkich osób, które nie znają Blockfolio jest to aplikacja, która śledzi wasze portfolio. Możecie alerty ustawiać itd. itd. Została ona kupiona za niebagatelną sumę 150 milionów dolarów i jest to jeden z największych zakupów w tym, w tym roku. Poinformował o tym oczywiście sam CEO. Sam CEO, Sam Bankman, 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 bankman Freed, czy Freud, no. No i oczywiście FTX też poinformował. Cóż można powiedzieć, no kupili to kupili, no Binance kupił CoinMarketCapa. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo, informacje od mojego partnera, czyli giełdy Bybit, Bybit rozszerza się na Japonię i Koreę z nową bramką płatniczą, jeśli chodzi o waluty Fiat. Bybit dodał wsparcie dla języka wietnamskiego na swojej platformie. No i teraz zobaczcie, je debiutuje z światowymi płatnościami w czerwcu, pozwalając swoim traderom zakupowania zakup Bitcoina i przy użyciu 20 różnych walut fiat, tak powiedział CEO Ben Zhu. Delegrafowi i w tej chwili oczywiście 43 waluty Fiat, BTC, ETH i USDT. Co ciekawe, zastanawiam się, czy, czy będzie jakiś KYC, bo Bybit jest giełdą, na której KYC nie ma, więc zastanawiam się, jak to będzie wyglądać. Link do Bybita znajdziecie oczywiście pod filmem. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo. Grupa And Jacka Ma złożyła, złożyła prośbę. Złożyła wniosek o przeprowadzenie IPO na kwotę 30 miliardów dolarów w Hongkongu i w Szanghaju. Będzie to największe IPO w historii. End Group to jest oczywiście finansowy, może nie pośrednik, ale financial affiliate, to jest jakieś tam można powiedzieć. Spółka powiązana, spółka zależna chińskiego giganta z branży e-commerce, czyli Alibaby. Złożyli oni oczywiście wniosek o IPO. O, słuchajcie, 30 miliardów dolarów to jest niebegatela suma. Będzie to największa umowa w historii, e, która pobije potencjalnie rekordową. Rekordowe IPO, które było w Arabii Saudyjskiej e, przez firmę gazową, z branży gazu i ropy naftowej Saudi Aramco. Zebrali oni 29,4 miliarda dolarów wcześniej w tym roku. No cóż, z, dzięki, temu, d, dzięki temu i zgodnie z danymi, które podaje Bloomberg, największa wycena będzie celowa, wycena firmy będzie równa e, wycenie banku. Bank of America. No i cóż, kasę zbierają na kolejną ekspansję. Ciekawe, czy im to wyjdzie. Myślę, że wyjdzie. Przechodzimy sobie dalej. Jak stać się akredytowanym inwestorem w Stanach Zjednoczonych? I zmieniły się zasady, i w tej chwili już nie wystarczy być bogatym, bo do tej pory oczywiście wszystko było zależne od agencji SEC, były pewne zasady, i do tej pory miałeś kasę, to byłeś inwestorem. W tej chwili, słuchajcie, z tego co czytałem, to nawet trzeba będzie zdać dwa egzaminy, tak? Yy, będą akurat doświadczenie, zdolność finansowa, będzie brana pod uwagę. Niezależnie, oczywiście, aha, będziecie musieli mieć, yy, będziecie musieli mieć zarówno 1 milion wartości netto swojego kapitału, a także stabilny przychód na poziomie 200 tysięcy dolarów rocznie. No to już, jest, to już jest niemało. Będą oczywiście profesjonalne certyfikacje, i z tego tutaj, akurat w tym artykule, akurat chyba nie ma. Ale czytałem, że trzeba będzie zdać, yy, zdać dwa egzaminy, żeby, żeby zostać takim inwestorem. No cóż. Zastanawiam się tylko, jaki jest cel tego wszystkiego. O co tutaj chodzi? Co jest z tyłu za tym wszystkim? Przechodzimy sobie dalej. Indyjski rynek P2P, jeśli chodzi o kryptowaluty, potroił się trzykrotnie, urósł pomimo niepewności regulacyjnej. Oczywiście, tak samo DeFi zbiera tutaj. Nabiera rozpędu, tak można powiedzieć. Oczywiście dalej są obawy, że będzie tam ban całkowity na kryptowaluty, ale jednak chyba nie do końca. Tu macie oczywiście na tym wykresie wolumen tradingowy. Jeśli chodzi o Lokal Bitcoins i o Paxful, bo to są dwie chyba najbardziej popularne platformy. Przeprowadzono trady o wartości ponad 135 milionów dolarów i rośnie to w skali około 33% w skali miesiąca. Także wzrost jest bardzo szybki, słuchajcie. No i zastanawiam się, ja tak jak mówiłem też wielokrotnie. Afryka, oczywiście, a może Indie dodatkowo, może Chiny za chwilę, chociaż Chiny to takie wiecie, niby tam jest Ban, ale tylko na ICO, i tak dalej, a firmy, które są, jak to się mówi. W, w komitecie centralnym tu powiązane i tak dalej robią swój biznes. Przechodzimy sobie dalej. Kanadyjska giełda ShakePay właśnie ubezpiecza swoje cold wallety, aby chronić, chronić fundusze swoich inwestorów. Sama firma określa się jako najszybciej rosnąca kanadyjska platformowa, platformowa bitcoinowa. Przeprowadziła ona audyt, który nazywa się Proof of Reserve. I zdobyła policję ubezpieczeniową od oczywiście, można powiedzieć, od jakiejś tam firmy, ale dodatkowo, bo tu się troszeczkę już myślałem o jednym, ja mówię jedno, myślę o drugim, czy tam trzecie. Chodzi o to, że jest to oczywiście nauczka od takich giełd kanadyjskich jak Quadringa, CX, Einstein, czy Coinsquare. Utracono oczywiście swoje, można powiedzieć utracono środki i teraz w szczególnie klucze prywatne do cold walletu. Audyt został przeprowadzony przez firmę analityczną Cypherblade. Pełny audyt bezpieczeństwa, zasad bezpieczeństwa i rezerw. No i w tej chwili, oczywiście, ubezpieczenie. No to jest fajne określenie. Proof of reserve, bardzo mi się to podoba. Jak to stwierdził Cypherblade twierdzi, że nie ma dowodów, które wskazują, że. Pracownicy Shakespeare mogli kraść lub wpływać na fundusze giełdy. Cóż, można powiedzieć. No cóż, bardzo fajnie. Ja uważam, że giełdy muszą być ubezpieczone na wypadek jakiegoś fakapu. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, Bitwage wypuściło kalkulator podatkowy, takie narzędzie, podczas gdy IRS coraz mocniej naciska na kryptowaluty. Chodzi oczywiście o rozliczenia kryptowalut, podatków itd ten kalkulator ten kalkulator oczywiście ma wam pomagać w rozliczeniu tych podatków cóż można jeszcze powiedzieć no ostatnio podawanie swoich danych w jakiejś tam stronie pamiętacie w kryptotrader tak crypto trader tax wyciekły dane użytkowników także to też trzeba na to uważać. No ale to oczywiście dotyczy Stanów Zjednoczonych. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, Tether radzi sobie lepiej niż Bitcoin, a nawet Paypal, jeśli chodzi o wolumen dzienny transferów, jest już to ponad 3,5 miliarda dolarów. Oczywiście Tether przeniósł się, e, Tether przeniósł się na omisego, przez co spadło troszeczkę ruch. Tether miał 3,55 miliarda 20 sierpnia. Wartość ta jest o 20% większa niż średnia wartość transferowanych bitcoinów. To jest około 24 miliarda i większa niż sam PayPal. No cóż, 2020 rok Tetera USDT. Co do samego Tethera, to powiem w ten sposób. Cały czas uważam, że to jest stablecoin Schrödingera. Jak ja powiem, że to jest ma pokrycie, a ty powiesz, że to nie ma pokrycia, to obydwoje mamy rację, obydwoje się mylimy. No ale cóż. Przechodzimy do kolejnego do kolejnego newsa. E, policja skonfiskowała giełdę koreańską Coinbit ze względu na skandal, wielki skandal o wash trading, czyli tą procedurę, która co ciekawe, Końcbit jest trzecią największą giełdą i została, był nalot, zamknięto ją. Policja zajęła serwery, bajery i numery. Policja oskarżyła założyciela Końcbita Choi Mo, iż przeprowadzał, twier, tworzył fałszywe wolumeny, tworzył konta duchy na wielu kryptowalutach w tym Bitcoinie, Ethereum, XRP, a także USDT. Także został skorżony właśnie o wash trading. Zarobili oni 89 milionów dolarów. Wydawało mi się, że to jest duża. E, duża litera. To jest 100 miliardów łonów. No i oczywiście są informacje o tym, że wash trading zale, zalewa przem tą branżę kryptowalutową. No, słuchajcie, no, ja mam nadzieję, że właśnie tutaj jest pora, pora do popisu dla regulatorów, tak? My chcemy, żeby nie było. No, słuchajcie, ostatni screen, to co wrzucałem, e, jeśli chodzi o Bitrex. A może wam tu wrzucę go tutaj zamiast tego okienka, e, jak gra się, jak gra się przeciwko Botowi, nie? Ustawiona pozycja na 700 Satoshi, i zobaczycie, co się dzieje z wykresem. Także ten teraz chyba widzicie. Akurat postaram się to wrzucić, jak nie zapomnę. Przechodzimy sobie kole do kolejnego newsa, e, założyciel elektronium, bo tak to się nazywa, też kiedyś nie wiedziałem, czy to elektroneum i tak dalej, bo ktoś mi później powiedział, że to jest elektronium. Wyzywa Binance'a, wyzywa, ale oczywiście nie w tym wywołuje, o może lepiej brzmi, Binance'a, aby rozważył wylistowanie elektronium po tym, jak osiągnęli oni poziom 4 milionów użytkowników. Co ciekawe, oczywiście chodzi o pana Richarda Elisa, założyciela i tak dalej, który tam wywołał Pęgazao. no... 4 miliony użytkowników to nie jest wcale, wcale tak mało, ale Binance ostatnio przy zamieszaniu z Digibyte stwierdzili, że chcą 300 tysięcy dolarów w opłatach transakcyjnych. No i to jest to jest od odgroma od i trochę. Projekt ma już wartość 57,8 miliona, oczywiście w market capie, kosztuje tam 0,5 centa, czyli 0,5 centa kosztuje, 0,056. Powiem tak, być może zostanie to dodane, ale wiadomo, no giełda tu charytatywnie, jak będą widzieli, że kasę mogą wyrwać, to wyrwą. Co ciekawe, do mnie pisało elektronium w sprawie współpracy, dostali warunki i, i tyle, i zasadniczo zamilknij. Przechodzimy sobie dalej. Kierownik Coinbase'a ujawnia, skąd wzięło się duże zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych bitcoinem i ogólnie kryptowalutami. W przeciągu ostatnich oczywiście czterech tygodni bardzo mocno wzrosło zainteresowanie... Zainteresowanie kryptowalutami ze strony inwestorów instytucjonalnych. Chodzi oczywiście o Trading Desk OTC, czyli over-the-counter, czyli taka sprzedaż bezpośrednia z pominięciem giełdy. I okazuje się, że jest to dwa lata, a zrobiło około 50% swojego wolumenu w przeciągu ostatnich czterech tygodni. Cóż, można tu oczywiście czytać jego wytłumaczenie i tak dalej. Ja powiem krótko: słuchajcie, to chodzi o to, że nie ma kasy, tak? Ludzie coraz mniej zaczynają wierzyć w fiaty. Osoba, która jest stosunkowo krótko, tak jak ja, od 2017 roku w, kryp w kryptowalutach, już może zaobserwować trend, w którym banki najpierw walczyły, wszyscy walczyli, a to może Bitcoin będzie zbanowane, a to rządy zbanują. A w tej chwili jest całkowicie w drugą stronę. Przechodzimy sobie dalej. Dziennikarz stojący za. Yy, dochodzeniem bitcoinowym publikuje nowe informacje wypuszcza taki teaser kusi nas informacjami na temat Satoshi Nakamoto oczywiście to jest dziennikarz który stoi za kontrowersyjnym dochodzeniem Newsweeka na temat Satoshi Nakamoto pan Liam Garth Goodman opublikował raport w 2014 roku który zasugerował, że Dorian Satoshi Nakamoto 64 letni japońsko-amerykański mężczyzna z rezydent południowej Kalifornii jest twórcą Bitcoina. Oczywiście, później wyszło z worka, bo Bitcoina, twórca Bitcoina zupełnie inaczej, jak, jak to się mówi? Jak Litra nie wypijesz, to za Bitcoina nie żyjesz. No. no i teraz oczywiście, wypuścił kolejne informacje zaczął szukać w 2013 roku i okazuje się, że. Zobaczcie, dochodzenie doprowadziło, że Nakamoto formalnie zmienił swoje w 1973 roku z Satoshi Nakamoto na Dorian Prentis Satoshi Nakamoto. No, i oczywiście Nakamoto stwierdził, że już dalej nie jest zaangażowany. W całej tej historii generalnie chodziło o to, że ten człowiek na początku twierdził, że jest Satoshi, później podstawowych informacji nie miał wiecie, co może to był po prostu słup. Być może on jest w jakiś sposób. W jakiś sposób y, można powiedzieć y, pst, zaangażowany i tak dalej. To jest tak zwana taktyka, ja to zawsze mówię, to jest taktyka podwójnego kłamstwa. Czyli jeżeli chcecie przykryć prawdę, to nie przykrywacie ją jednym kłamstwem, tylko przykrywacie ją dwoma kłamstwami większą ilością. Wtedy bardzo często osoba, która odkryje wasze kłamstwo, trafia na kolejne kłamstwo, ale podświadomie myśli, że odkryła prawdę. A prawda jest jeszcze gdzieś. The truth is out there, jak to mówili w archiwum Mix. Także taktyka podwójnego kłamstwa to jest coś, co można stosować, jak się chce komuś wody z mózgu zrobić. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, dane z Google Trend pokazują, że inwestorzy de detalicznie mogą wkrótce zalać rynek kryptowalut. <laughs> Czyli tutaj, oczywiście, pierwszy, pierwszy oczywiście taki przykład tej siły tych. Inwestorów detalicznych, to jest późny 2017 rok, kiedy podbili, kiedy podbili cenę. No i oczywiście na bazie danych z Google Trend. Oni wyliczyli, że. Zobaczcie, tu mamy porównanie styczeń, końcówka 17, początek 18 roku i zobaczcie, co tu się dzieje. No cóż, gdyby to była taka prosta korelacja, którą my sobie teraz sprawdzimy, Google Trends, trends, sprawdźmy sobie, Google Trends. Wpiszmy sobie, oczywiście, Google Trends, wejdźmy sobie, oczywiście, na, na tego bitcoina. W ciągu ostatnich 20 miesię 12 miesięcy nas to nie interesuje, ale weźmy sobie ostatnie powiedzmy 5 lat. No to faktycznie tu był wystrzał, tylko przepraszam bardzo, gdzie jest ten wystrzał? To są Stany Zjednoczone, weźmy cały świat. Też tutaj tego nie widzę. Zobaczcie, zainteresowanie największe w Nigerii w Republice Bożej Afryki kliknijmy sobie na Nigerię. Zastanawiam się, jaki oni tutaj jaki oni tutaj przyjęli okres. Zobaczmy skalę. Google Trends Search Arcane University dane przez Google Trends, czyli tutaj, o, tu jest zobaczcie, no, to jest inwestycje w czasie, interest over time. No to ja nie widzę tutaj. Tu jest oczywiście w Nigerii coraz większe zainteresowanie ostatnio przybiło. Dobra, zajrzyjmy sobie do Polski, bo to jest ciekawa sprawa. Jeśli chodzi o Polskę w przeciągu 5 lat, to oczywiście wygląda to, wygląda to bardzo podobnie, ale zobaczcie, na drugim miejscu jest Podlaskie, a zobaczmy sobie teraz, jeśli chodzi o ostatnie 12 miesięcy. Jeśli chodzi o bitcoina, o to proszę bardzo, to to jest nieciekawe. Ciekawe, jak to jest domyślnie. Ostatnie 30 dni tu jest. Ostatnie 30 dni, czy nie ostatnie 30 dni? Zobaczmy sobie. Coś długo ten nasz Google Trends mieli. No, zmienia się to województwami po prostu strasznie, strasznie mocno, nie? <laughs> Także ostatnie 90 dni. Zainteresowanie sprawdźmy jeszcze, jak to wygląda. No, dawaj Google, Google, Google. No, zmienia się to całkowicie. Jeszcze niedawno moje województwo podlaskie było. Na pierwszym miejscu. No cóż, ja powiem w ten sposób odnośnie tego artykułu. Ja bym nie szukał takiej prostej korelacji. Gdyby to Google Trends się przekładało na cenę, to bardziej można znaleźć Google Trends przełożenie zainteresowania danym tematem z wyświetleniami na YouTube. To wszyscy youtuberzy mogą potwierdzić, poza tymi, co oczywiście kupują sobie wyświetlenia bezszczelnie i subskrypcje. Ale to widać. No wiecie, ktoś miał tysiąc, tysiąc, tysiąc wyświetleń, nagle ma 10, 15, 20, albo youtuber, który ma nagle na przykład. Kilkanaście tysięcy subskrypcji, nagle mieć wyświetlania rzędu, który ma kanał, e, na przykład film konieczny, ma tam w tej chwili ponad 100, i ktoś ma podobny rząd wyświetleń, no to sorry. Łatwo to sprawdzić, dlatego zawsze, jeżeli chcecie być pewni, poproście o dane z YouTube'a, tak? Nikt wam pewnie nie da. Dobra, przechodzimy sobie do kolejnego newsa. E, Heszkarz dostarczy giełdzie ze Zjed Zjednoczonych Emiratów Arabskich tradeową infrastrukturę. Hashcash Consultant to jest oczywiście amerykańska firma z branży blockchain i kryptowalut. Firma deweloperska ogłosiła, że będzie zaopatrzać giełdę ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich właśnie w infrastrukturę w oprogramowanie do botów tradingowych i tak dalej tak dalej. Co zasadniczo można tu jeszcze powiedzieć. To niby jest wszystko fajnie, tylko to jest ma to ma jedną wadę oczywiście, jeżeli to będzie customowy produkt to nie ma problemu. Ale bardzo często jest tak, że produkty nie są customowe i ktoś sobie kupuje silnik giełdy i ta giełda, która opracowała ten silnik, ona go rozwija. Ale na przykład kilka giełd kupi starą wersję silnika, bo jest tanią, a wiadomo, że musi być tanią, panie. I później jak jest hack, to wszystkie pyk 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 pyk, pyk 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 lecą, nie? I przechodzimy sobie do ostatniego. Niosła dzisiejszego dnia test net Falcona osiągnął rozmiar 12 petabajtów danych. 3 lata po swoim ICO, które zebrało kwotę 200 milionów dolarów, Falcon przeprowadza stres testy systemu przed startem. No słuchajcie, 12,9 petabajta, to, to nie jest tak mało, to jest. 12 tysięcy terabajtów? No to troszeczkę jest, aczkolwiek nie jest to jeszcze jakieś tam można powiedzieć strasznie, rewelacyjne, ogromne. Firma uchrobiła oczywiście Filecoin, Spa, Filecoin Space Race 24, to jest oczywiście współzawodnictwo. Chcą przeprowadzić stres testy. Nagrodę będzie do 4 milionów tokenów FIL. Każdy może chyba z tego co wiem wziąć w tym udział. No i cóż, i właściwie zasadniczo to tyle na dzisiaj. Przechodzimy sobie do podsumowania. Dzisiaj nie było oczywiście premiery. Dlaczego nie było premiery? Jeśli mam być szczery, to na koszykówkę poszedłem, tak? Dawno nie, nie było. Wcześniej tydzień temu nurkowanie. Także te środy to są dla mnie ciężkie ostatnie, jeśli chodzi o treningi koszykówki, ze względu właśnie na Kryptoniusy. Zobaczymy, więc najprawdopodobniej, gdy to oglądacie, to ja albo wracam, albo jeszcze biegam po boisku za piłką. Także przepraszam Was za brak premiery. Ale zobaczymy się oczywiście w sobotę na premierze i jutro w kryptoniusach już też lightowych. Zrobiłem dlatego też light, pełną wersję. Teraz tak, pojawił się film na kanale, który na pewno część z Was zauważyła, czyli eee, jeszcze raz pokażę listy do M. Jest <laughs> nowa seria. Z tego co widzę, to odzew jest bardzo pozytywny. I słuchajcie, ja sobie tak pomyślałem, że te listy do M. Jeżeli robiłbym to raz w tygodniu, to mogłoby być bardzo fajna kwestia, podsumowująca pewne rzeczy. Już w tej chwili mam zapisane chyba z pięć pytań do następnego odcinka. Dostałem przed chwilą maila odnośnie Koparek. To się skonsultuje. I też odpowiem, także to od Was zależy, co będzie w tym odcinku. Będę komentował tematy na niektóre tematy. A że ja lubię gadać na język, nie choruję. Także od razu przyznam, że odcinki mogą być długie. Ewentualnie myślę, że jeżeli będą jakieś tematy, to może jakiś spis treści do tego będę robił, żeby łatwiej Wam było się po tym poruszać. To jest to. Oczywiście, kryptolot, to postaram się bardzo mocno zrobić je jutro. Dzisiaj też flasha nie było, newsflash będzie jutro, staram się te newsflasze też częściej robić, chociaż powrócił Feniks, więc, e, więc też już tych newsów nie trzeba tak dużo robić, muszę wrócić do research'y CryptoVault, no i oczywiście to co mówiłem, nasz tłusty, syty konkurs rusza, e, rusza na niedługo, 1 września, fajne nagrody, cały czas waham się tą pierwszą nagrodę, bo to mógłby być oczywiście tablet, ale zastanawiam się czy jakiegoś fajnego monitora gamingowego nie kupić, bo to już jest taka kwota, za którą już można naprawdę fajny monitor kupić. Liczę na wasze uczestnictwo, liczę na różnego tego typu rzeczy. No i na waszą kreatywność przede wszystkim. To jest to. Cóż jeszcze mógłbym wam powiedzieć? Konkurs na Twitterze, jeśli chodzi o Airdrop Gamów, rozstrzygnąłem, tylko mam wrażenie, że niektórzy ludzie nie czytają. Ja napisałem jasno: proszę się ze mną skontaktować drogą mailową, wysłać mi screenshoty potwierdzające to, że spełniliście warunki konkursu. Jedna osoba już się przyznała, że zapomniała, że nie tego. Bardzo dziękuję, lubię szczere osoby. Osoby szczere, jeżeli się pomyliły, ja czasami przymknę oko, jak tam jest jakaś pierdoła w stylu, nie wiem, trzy osoby trzeba było dać, a wyście dali dwie, bo przez przeoczenie można na takie rzeczy przymknąć oko. Ja nie jestem tutaj jakimś tam, to się mówi, hersztem bandy, który będzie tam wszystkich karał. Ale z drugiej strony nieuczciwe osoby będą trafiały na oślą ławkę. Także to jest to. No i zasadniczo to tyle. Napisałem do Sylwestra suszka, mam nadzieję, że pojawi się na którymś, może nie na najbliższym, na którymś live. Ie. mam parę pytań. E, niedługo będę też ruszał z kolejnym projektem, i za, przypominam, jeszcze nie dodałem wydarzenia, że 11 września, bardzo chlas, data dosyć taka znamienita, może nie znamienita, ale taka. Hmm, jakby to określić, wpadająca w pamięć, tak to określę. Będzie kolejny kryptostok. Zobaczymy, kogo tam namówię do wygłoszenia prelekcji, także już szykujcie tutaj, rezerwujcie czas. 11 września, drugi piątek miesiąca, kryptostok w stoku, chyba 16, ile dobrze pamiętam, także widzimy się tam. No i tyle, niewykluczone, że pod koniec września będzie też z Blockchain Poland piwko, na które będzie, będzie sponsorowane, przed nich będzie można wpaść i tak dalej, tam też będę. Także z mojej strony to tyle, dzięki za to, że oglądaliście. Jak wam się podobało, to oczywiście łapka w górę. Już któryś użytkownik napisał, że przyznał się, mówi, kurde, dobrze, że mówisz o tych łapkach w górę, bo ja ciągle zapominam, nie? No i bardzo dobrze, ja też zapominam. To tak jak z tym wklejaniem screenów, nie? Coś tam mam wkleić, na przykład tutaj swojego Twittera, nie? A z drugiej strony swojego Instagrama <grytanie> i zapominam. Ciekawe, czy dzisiaj nie zapomnę. No, także z mojej strony to tyle. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i oczywiście najbardziej pozdrawiam wszystkich widzów, którzy obejrzeli oddechy dechy do dechy. Także tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do następnego razu